stary, będziemy pierdoła gadać, to nie ma znaczenia. Jakość nagrania. Ty właśnie, dzisiaj sobie przypomniałem i dobre pytanie, na pewno słuchacze chcą wiedzieć. Jak ty się poznałeś z Szczeniakiem, bo to jest, musi być tam harda historia za to. Właśnie nie ma żadnej historii. Po prostu wpadliśmy na siebie. Ja kiedyś, dawno temu zostaliśmy razem z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim zaproszeni do Kampusa, żeby wpaść tam rano coś o stand-upie powiedzieć. To był ten początek, pierwsze 2-3 lata, tam 2009, 10, 11, gdzie jeszcze wszyscy byli tacy zajarani tym stand-upem. Jakby nasze trzecie open mic'i, wiesz, w Newsweeku jako wydarzenie tygodnia, jakieś takie. Także była zajawka, no i nas zaprosili, żebyśmy wpadli, coś tam pogadali, było śmiesznie i po całej audycji przyszedł do nas Wojtek Rodek, redaktor naczelny i powiedział: chłopaki, bardzo śmiesznie, czemu wy tutaj nic nie robicie? Antek powiedział szybciutko: no bo nie płacicie, a ja powiedziałem: właściwie nie wiem dlaczego, i zacząłem jakoś robić. Najpierw z Krzyśkiem Unrugiem i z Gawłem Feligą robiliśmy audiokompost, gdzie tam sobie gadaliśmy takie głupoty, co to trzeba było mocno edytować, żeby cokolwiek było emisyjnego. Pamiętam, tak. To nawet była legenda nawet o tym, że właśnie człowiek, który musiał to przycinać, to się kosiedział i wokół musiał właściwie coś wymyśleć. On pojedyncze wyrazy wycinał i układał po prostu nowe historie z naszych wyrazów. Samplerem i po. I jakoś już tam się kręciłem w tym radiu i któregoś razu Krzysiek Szamiarski, który prowadził już wtedy już nawet nie pamiętam z kim te piątkowe poranki, powiedział, że może byśmy wpadli z Kingą Kosik z teatru improwizowanego Humbug, która występuje teraz w klubie komediowym bardzo dużo. No i przyszliśmy, się spodobało, zaprosił mnie drugi raz i się zasiedziałem. I to ile to już lat? To już kawał czasu. 7 lat. No. Tak się rzeczy się dodają, zanim się człowiek orientuje. Ja miałem teorię, że to twój młodszy brat się poznał, nie, twój młodszy brat się poznał z Szczeniakiem, że, i jak tylko ty się do niego przyszedłeś, to siedział taki: uff. Mam spokój, nie będę gnębiony. To prawda, z tym człowiekiem różnimy się centralnie wszystkim. Kiedyś robiliśmy taką zabawę, gdzieś jechaliśmy na jakiś występ i wypisaliśmy sobie takie pytania, tam pies, kot, mięso, jajka, jakieś takie przeciwieństwa różne. I 10 na 10 wszystko mieliśmy odwrotnie. Randkowa gra taka, albo jak Step Brothers, tak jak oni tam w pewnym momencie naraz muszą powiedzieć dwa słowa. To ciekawe właśnie, no, ale słuchaj, faktycznie 7 lat to też jest intensywna teniura, można rzec, ale nie ciągnie cię, mam nadzieję, do tego, do komercyjnego radia jakiegoś tam pojebanego. No nie bardzo, no jednak ilość wolności tego, co tam sobie możemy robić, jest dosyć duża i możemy sobie też puszczać muzykę taką, jaką chcemy. Zgadza się, to jest w ogóle coś, co ja byłem zszokowany, jak pierwszy raz do was przyszedłem, że wy potraficie zajechać. Mogę to powiedzieć? Chyba tak. No tak. Zajechać z YouTube'a po prostu. Tak. Jeszcze jest na żywo była próba wycięcia przekleństw. Była. Czasem się udaje, czasem się nie udaje. Już teraz też wiemy, że jak puszczamy coś właśnie ze wspomnianego YouTube'a, to żeby warto sprawdzić, czy nie zaczyna się od reklamy. Od reklamy, dokładnie. Tak. Też zdarzały się takie sytuacje. To fajnie. To jest taka audycja, gdzie my się na błędach uczymy po prostu. Najpierw coś zwalimy. 7 lat błędów. Ja to nie było może 7, ale z 5, czyli ze 2 lata temu, po 5 latach, ja nie umiem realizować. Tym wszystkim się zajmuje Krzysiek. Ja tam tylko siedzę, gadam i gapię się w telefon i w gazetę. I Krzyśka miało nie być. Ja powiedziałem, że ja sobie mojego przyjaciela ściągnę i że razem poprowadzimy tę audycję, tylko żeby on nam ogarnął realizatora. Tak. No i jest tam godzina 7:10, powinienem zaczynać audycję, dzwonię do Krzyśka, mówię: ty Krzysiu, a kto tu na realizację przyjdzie? On mówi: o cholera, zapomniałem ci załatwić. I ja się poczułem trochę jak ten, tak jak pilot statku powietrznego, w sensie samolotu miałby właśnie zawał i ktoś musi wylądować. I ja przez 5 lat patrzenia, jak się realizuje tę audycję, udało mi się ją zrealizować z tylko jedną małą wtopą, spociłem się realizując audycję radiową, nic prawie nie gadałem, wszystko zostawiłem Szalikowi, ale udało się wylądować. Zgadza się, fajnie, jakby też tak samo wyglądało, że wiesz, samolot rejsowy Ryanaira jakiś tam zasłab z powodu braku zarobków i tego, że już jest wycieńczone jedzeniem mielonki z puszki, pilot i stewardessa wychodzi: czy jest radiowiec? na pokładzie, bo trzeba przesunąć kilka, w rytm, w tempo trzeba przesunąć suwaki. Ale powiem Ci, że ja się też nigdy nie nauczyłem realizować. Ja przez ileś tam lat zawsze mi to się zdawało takie trudne. To nie jest trudne, nie, ale to jest, jeżeli to, oni, powiem tak, jeżeli oni się zorientują, że to umiesz, to już będziesz to robił. To prawda, dlatego ja nigdy w ogóle nie przyznaję się, jakby ja nie potrafię niczego. Dokładnie, do większości rzeczy lepiej się nie przyznawać. Mój dziadek miał taką metodę, on na przykład, słuchaj, to były też inne czasy, można było jeszcze takie rzeczy zrobić. I to nie będzie jakaś straszna historia, on po prostu nienawidził pomagać w kuchni, nie? Moja babcia nie była taka, że tam, no dobra, to sobie siedź, tylko mówi, nie, dawaj, obieraj ziemniaki. To on sobie odciął kawałek palca po prostu i stwierdził, że wiesz, że on wyraźnie nie umie. Tak. Niska cena, spokój do końca życia. Ty już lepiej nic nie ubieraj. Tak, tak, tak. I to jest jakby, wiesz, ja nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie, ale rozciął się potwornie i tam kawałek miał tego. Yes. I tak samo właśnie z jakimś tam zajmowaniem się dziećmi, że on też tam, no mi wypadł z wózka raz, no to ja nie będę już. No i co tam dziecko ma tą rozbitą brew. No, a dziecko się szybko goi. Dokładnie, a wszyscy pamiętają, a pamiętasz to? Pamiętam, tak było, nie wolno zostawić. Nie, Rady ma swoją... Choć też przyznam, że nie wiem, czy miałeś okazję z innych akademickich uczelni skorzystać jakoś tam, nie byłeś? Ale byłeś u Jaksy. Czyli no to u Jaksy, tak, w Śmiechoskopie to się pojawiłem. Co za nazwa w ogóle, że to przeszło. Mi się wydaje, że on po prostu musiał to zrobić, że to wymyślił dziekan. I to już było tak, wcześniej. Tak, przyjmujesz Śmiechoskop. Tak, to jeszcze jak Olsztyn był Olsztyn. Und da laufen Skop. I potem tylko nowi się pojawili, jak to spolszczyć na ziemiach odzyskanych. Nie, bo przyznam, że ja jestem wielkim fascynatem tego i one się dosyć mocno różnią od siebie, ale Kampus jest, i to Cię pewnie szokuje, jednak najbardziej profesjonalnym, a na pewno najbardziej medialnym. On jest, ma prezencję. Z tego co widziałem, no jest chyba teraz reklama jakaś taka. Tak, gdzieś jakieś tam rzucili logotypy po mieście. Nie no, bo wiesz, ale nie było też tak, że na przykład nie przymierzałeś się, żeby podejść do jakiegoś radia takiego, wiesz, tam robić te poraki, szczekać. Wiesz, ej, co? Jest godzina 14. Nie, do tego się nie przymierzałem. Jeżeli byłaby możliwość robienia w innej rozgłośni tego, co my robimy w kampusie, no właśnie, to, tak. Może tak. Ale też chyba nie chciałbym robić radia jakby samemu. W sensie, no tak. Wydaje mi się, że z Krzyśkiem to, że jesteśmy tak różnymi ludźmi, dosyć dobrze to działa na antenie i śmieszy to ludzi, więc wydaje mi się, że jeżeli radio, to w takim tandemie bym gdzieś chciał. Ale to dobra uwaga w sumie, że jeżeli jest dwóch takich samych ludzi, to oni myślą, oni zapewne dobrze się, wiesz, nie mają konfliktów i they're getting along just fine, but just fine is ain't enough. Dokładnie. To z tym moim przyjacielem właśnie, o którym wspomniałem, co wtedy zastępował Krzyśka. Bardzo dobrze się rozumiemy, jakby znamy się od liceum, tak. Potrafimy tam dokończyć swoje myśli nawet i audycja była spoko, ale było tylko, tak. Nie było tam żadnych twistów. No. Bo to jest, wiesz, to nie jest starcie umysłów, tylko to jest wspólne segregowanie prania. Tak. Ale zauważyłem też, bo był kiedyś taki, chyba jest taki typki w internecie, on się nazywa Make Life Harder, nie? Tak. I oni mieli podejście do programu takiego typu talk show chyba, czy takiego bardziej chcieli zrobić Johna Olivera bez powodu. Na Onecie chyba to gdzieś czymś takim. No ktoś tam się wykroczył. Ktoś wiesz jak jest. Ktoś uwierzył niepotrzebnie. No to się wszystkie te rzeczy to w trakcie realizacji czasami tak robić, tak nikogo nie będzie chodziło, nikt w to nie wierzy. Fatalne. No ale dobra, to zróbmy już jesteśmy. Jest światło rozstawione. No racja, tak. Pani przyszła z makijażem. Mówi, słuchaj, i co? I to tak często? Tak, często. Oni, już abstrahując, bo ja nie znam za bardzo ich twórczości, ale obejrzałem sobie ten program z czystej ciekawości i to było dwóch takich samych typów. Oni byli praktycznie wymienialni. No to po co jest dwóch? To obciąć jednego, złamać kij bilardowy, niech walczą na dominację. W pierwszym odcinku jest jedna posada, jest dwóch typów. Jak to rozwiązać? Noże zaostrzenie. Także tak. Nie, bo to też w sumie, nie wiem, czy ale radio ma też coś takiego, przynajmniej w takim formacie, że tam rzeczywiście prócz tego, że można rzeczywiście sobie pozwolić na sporo, to też przychodzą różni ludzie, autentycznie. Miałeś jakichś takich ludzi, których w sumie znajomości radiowe, które podtrzymujesz, bo żebym doprecyzował, tam się naprawdę przewijają bardzo różne osoby. To prawda, tam jest mnóstwo osób, tym bardziej, że jest to radio akademickie, więc jest też jest specjalizacja dziennikarska, więc jakby mnóstwo serwisantów, realizatorów się po prostu przywija, szybko się ich twarze tam zmigają, ale jest też jakaś taka stała ekipa, z którą tam no, nie to, że jakiś tam utrzymuje specjalny kontakt, tak, ale to jakby są to ludzie z radia od dawien dawna i z Krzyśkiem chyba mam najbliższy. A propos jakichś takich wywiadów i takich dziwnych różnych sytuacji, co się przewijały, to na przykład kiedyś prowadzimy z audycji i nagle jest pukanie do drzwi, my wychodzimy, oni mówią: dzień dobry, my na wywiad. Okay. Ja mówię: okej, zapraszam serdecznie. I posadziłem obcych ludzi tam po drugiej stronie szyby i robiliśmy wywiad. Okazało się, że to był jakiś kolektyw podróżniczy, tam podróżnicza Cebula, że oni jakoś tam po taniości podróżują po całym świecie. I... jak w Szreku? A nie. I przyszli, okazało się, że pomyliły im się godziny i że ten koleś, z którym mieli mieć wywiad, przyszedł po prostu po audycji i zrobili sobie kolejny i mieli dzięki temu dwa wywiady. Super, no to w ogóle, to bardzo dobrze. W komercyjnym radiu to by ci ktoś tam rzęsy wyrwał za taką akcję. Pilnujemy, bo tu jest, nie rozumie pan, jeżeli jest tutaj, wisi sporo i wiesz tam, jakaś znerwowa asystentka. Faktycznie tam, ale to też ciekawi mnie, że udało wam się też zbudować taką grupę osób też, nie? Na Facebooku jest tak, to wszystko zasługa Krzyśka. 999 to jest taki spin na ten serial The 100 prawdopodobnie. Tam zawsze może być poniżej 1000 osób. Poniżej 1000 osób musi być, no bo częstotliwość kampusa to jest 97,1, więc 971 członków. Super, fajnie jakby was wyrzucili. Bo na szczęście zrobiliśmy, że administratorami jesteśmy nie do ruszenia. Jak Janusza Korwina-Mikke wyrzucili z grupy Janusz Korwin-Mikke sympatycy, bo trollował. To jest kurwa łeb. Część z własnej... Czyli dobrze trollował po prostu. Skutecznie, do bólu. Oni mówią: to nie może być prawda, ten typ się podszywa. Nie, no, ale... Ciekawe, czy go przyjęli z powrotem. Wiesz co, pewnie musieli jakieś tam akceptować. No słuchaj, to jest jeden wielki wow, to wszystko co oni kręcą, ale bo też to mówię, bo mnie zaproszono do grupy kampusa. Ja byłem tak, mówię, kto? Jezu, a potem patrzę, Jezu, jak ta grupa jest gigantyczna, no będą przypadkowi ludzie. No i są przypadkowi ludzie. Naprawdę. Robią imby, wiesz, tam się, kto gada? Jak? Mirku, weź wyluzuj, co ty kurwa, weź z tym fitem, siądź sobie, napij się nerwosolu. Także, a takich nie macie prawdopodobnie u siebie, jakiś tam zadymiarzy. Macie też jakąś legendę grupową? Chyba nie. Ja też tam nie wchodzę za często, bo mnie to nie do końca wszystko tak tam interesuje. To jest, trochę, tak. Krzysiek lubi te internety, lubi te social media, on tam mówi: otwieram nitkę memową i oni tam sobie wrzucają memy, on się cieszy, że statystyki grupy skaczą. Super. I wszyscy są zadowoleni, ja nie muszę nic robić. Liczby robią wziół i chłopak, pamiętam jak on zresztą, wiesz, robił transmisję i gadał z ludźmi z drugiego końca świata, ja tak się... to gadaliśmy czasem na Periscope'ie. Dokładnie. Włączaliśmy i podłączali się coś ludzie. Tak. Z jakąś Brazylijką rozmawialiśmy, jakaś taka dziewczyna z Białorusi też do nas regularnie dosyć tam oglądała nas, tak? Śmiesznie taki. Nie, no to masz. Co wy tam robicie? Radio na żywo. Co ty dajesz? Naprawdę? To pokaż studio. I się chodziło z tym iPodem i pokazywało, że tak naprawdę jesteśmy w radiu. Niemożliwe. Ja jedyny moment jak miałem, bym powiedział, ciężkiej adolescencji atak paniki, to jak byłem na imprezie, gdzie wszyscy robili coś takiego. Gdzie wszyscy byli na właśnie jakichś takich live'ach, transmisjach i tak dalej. A to jakaś wyjątkowa impreza była? Czy... Tak. Bardzo ważni ludzie. Może w ładnym miejscu chcieli. W hotelowym pokoju. Więc miejscu, którym zwykle traktowałem, że co do zasady to wręcz przeciwnie, tego się nie transmituje, co się tam dzieje. Bo dla mnie to było takie, wiesz, terra sancta, tam się raczej robi, wiesz, tam się wyluzowuje. Hotelowe rzeczy. Dokładnie, siedzi się i tak dalej. Zresztą wiesz jak jest. Ale... A propos hotelowych rzeczy, byłem 2 czy 3 tygodnie temu z rejentem w Norwegii i nas organizatorka o 19 pyta, czy chcemy iść na miasto, coś się napić, tak, czy coś. Ja mówię, że nie, że chcemy raczej się położyć spać. Mieliśmy rano lot i położyłem się o 21 i wstałem o 11. Pięknie. 14 godzin bez w ogóle żadnego, bez wyrzutu sumienia, bez darcia japy dziecięcego, Jezus, było coś pięknego. Jak znajomym ojcom opowiadałem, to mi zazdrościli najbardziej tych 14 godzin. Co za wyjazd w ogóle, ale to jak kamień w wodę, ten taki sen jest hardy. To jest jak, ja nie, oczywiście nie mam dzieci, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, ale za to brałem fetaminę. To podobnie. Tak, po 3 dniówce. Tylko jakby tak nagle strzelała, wiesz, nie wiadomo w jakim momencie, że nagle coś pisz, wszystko się zasypiasz, nagle o 3 jest i 4 znowu idziesz spać. Jakbyś miał takie w zębach, takie jak ci ninja mieli te, wiesz, żeby się zabić jakiś cyjanek, to tobie się nagle uwalnia i ty nie wiesz, co się dzieje. Ale o resztę jesteś zmęczony cały czas. No nie, tylko właśnie ten sen to zawsze on mnie aż przerażał, bo to było jak takie zjeżdżanie w taki podziemny tunel wypełniony jakimiś takimi ciemnymi odgłosami i wszystko takie jakieś blisko samej ziemi. Nie jestem w stanie tego opisać. Mówię, no to kamień w studnie, takie odsypianie. No tak, no to jest wymagające. A byliście u tych samych organizatorów, co ileś tam lat temu? Nie, u innych. Ale co ciekawe, jak powiedziałem, że już parę lat temu graliśmy, to ona zapytała, a u tego i tego, i podała nazwisko tamtego, co byliśmy parę lat temu. Ale nazwisko tak skrócone już do jednej litery na wszelki wypadek, bo tak Norwedzy właśnie... I takie okulary miał z takim prostokątem. Ale fajnie jakby typowo. Nie, ja się nazywam Jarosław Z, ale to... Bo mam trudne nazwisko. Ciężko jest jakoś Norwegom wymówić, dlatego się skróciłem. Na pewno, nie, jedyny powód. Nie no, takich popełniarzy nie brakuje czasem. W sumie jak się zastanowisz. A ty byłeś w Anglii też na występach? Kiedyś byłem, ale... Ty byłeś u legendarnego... Nie byłem u legendarnego niestety. Liczę, że może kiedyś się uda. Oj, to już chyba jego kadencja minęła, już tam trzeba jakieś inne biznesy ogarniać. Ale szkoda, bo czasem się pojawiają i to też jest ten... Ale to cieszy mnie, że w ogóle, że Sebastian się ruszył, bo to już było legendarne. Tu właściwie... A propos ruszenia. No. Przyjechaliśmy, wstałem o tej 11, zjedliśmy śniadanie. Ja mówię, typie, idę na spacer. Mówi, czy idziesz ze mną? On powiedział, że nie, że sobie zostanie. Ubrał się w bieliznę termiczną i wskoczył pod kołdrę i jak ja wróciłem tam chyba po 4 godzinach ze spaceru, to on leżał w tej samej pozycji w bieliźnie termicznej pod kołdrą, więc... Ale bez, mam nadzieję, pozbawiony rozrywek z klapkami na oczach. Nie, no niestety z komputerkiem tam coś... Oglądał stare numery CD-Action. I Komputer Świat, tak, z 97. Z powodów absolutnie niewiadomych. Nie mam zielonego pojęcia. Tam nie ma nic ciekawego, przecież tam... Wszystko to już jest tak przestarzałe, to już zeszłoroczne gazety są przestarzałe, więc ja nie wiem, co to jest. Tak, tak. To jest jakby młodego technika sprzed 30 lat. No, czy tak. Chociaż jeszcze tam były jakieś, wiesz, kabelki se podłączysz, no tak, czy coś. Prąd się nie zmienił. Ale... A przydatne skróty klawiszowe w Norton Commander już raczej nie są potrzebne. To jest łeb niewiarygodny, ten człowiek, i po prostu potem trzeba, ja mu oczywiście nie życzę śmieci, ale jak już zejdzie z tego łez padołu, to trzeba ten mózg będzie tam pokroić. Albo w formalinę i wszczepić komu innemu. Wyobraź sobie mózg klienta w ciele Szczeniaka. Implozja. Koniec. Czarna dziura, wsysa się. Obustronne odrzucenie organów. Jeszcze przypadek. Serotoniczny się nie zgadza, nic. Nie no, to słuchaj, ale to wbrew pozorom też ciekawe, bo właśnie też sceniczne takie, wiesz, osobowości, one się też ścierają. Choć w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak się zachowuje Seba na scenie, jaki on jest prywatnie, to jest, ja nie widziałem jeszcze większego rozdźwięku chyba, bo to jest, tam opowiada no, szalone bezyceństwa. A jeżeli chodzi o twoje ostatnie występy, jakie oglądałem, to on raczej był taki, bym powiedział, przedłużeniem tego trochę. Jak się na co dzień, wiesz, czy zauważasz, że wtedy jest jakby łatwiej pisać, czy trudniej, jeżeli na przykład czerpiesz jednak ze swojego doświadczenia, a nie jakiegoś takiego trochę wydumanego konstruktu. No, na pewno jest łatwiej mi znaleźć jakieś pomysły, czy zauważyć jakieś sprzeczności i tak właśnie pisać żarty, niż jakby tam siedzieć i kombinować o jakichś takich no nie wiem, po prostu, żeby to albo było jakieś obraźliwe czy coś takiego. Ostatnio jak właśnie gadałem z rejentem tam w tej Norwegii, ja mówię, co robisz? On mówi, a piszę sobie, o czym będę gadał. No i on już tam wypisane diabelski młyn. I że już wie, że on będzie gadał o diabelskim młynie i po prostu będzie pisał o diabelskim młynie i jakby nieważne, czy ma do tego jakieś odczucia, czy nie, wymyślę sobie, co czuję na ten temat. 100% nie ma. No nie, niemożliwe, przeczytać. Nie, dobra, to teraz też źle założyłem, ale już widzę, jak on pewnie ma dużą wiedzę na ten temat i pewnie te 4 godziny to spędził oglądając, wiesz, konstrukcję diabelskich młynów. I wypadki. Tak. Żeby gdzieś sobie wyrobić opinię, bo tak się wyrabia opinię, nie wiem czy wiedziałeś, leżąc w bieliźnie termicznej. Norwegii, tak, i jedząc chipsy. I potem na skakance jadł. Dobra, bo za dużo o nim mówimy, ale wiesz, nie, bo też zauważyłem, pamiętam ten bit, jak mówiłeś o tym, o prowadzeniu dziecka ze słuchawkami na uszach, to mocno zarezonowało. Przyznam, że jak rozmawiałem z moim bratem, to praktycznie to samo, co jemu się przydarzało. Więc czy zauważyłeś też może jakieś takie też zmiany, jeśli chodzi o osoby, które przychodzą? Bo wiesz, pewnie z czasem to coraz bardziej to jednak się kieruje w kierunku osób podobnych do ciebie mimo wszystko, nie? Chyba tak. Jakby grupa jakby rodziców jest albo przyszłych, albo takich, którzy chcą, albo już obecnych, jest dosyć duża i jakby dosyć jest to też łatwa grupa do stargetowania jakichś reklam czy coś takiego. Problem jest tylko taki, że ci ludzie wieczorem nie przychodzą, bo muszą dzieci spać położyć. Tak. Więc... Kurde, jak ty byś jeszcze, wiesz, wyszarpał na przykład, to już by było syfiaste, ale jakąś aktywizację dla tych dzieci, nie? W międzyczasie jakiegoś klauna wynająć, Szczeniaka. Żeby... Masz tu taki nosek z gąbki, weź tam popajacuj troszkę z dzieciaka. Ej, siema, słuchajcie. Pobawcie się w radio. Ej, tu dzwoni do nas słuchacz i... Piesiu. Nie, możliwe, ale... No tak, dzisiaj pomyślałem, że może powinienem po prostu z tym materiałem występować o 16. Łatwiej, w weekendy? 100%. O 16 łatwiej znaleźć ludzi do zajęcia się dziećmi. Albo nawet, wiesz, tak jak kina robią z tymi seansami, one są w ciągu dnia, nie? Tak solidnie w ciągu dnia. Właśnie to jest też problem, bo dla nas, dla osób, które żyją... Ja nie mam bardzo trudno, żeby pójść do kina, bo filmy, które chcę oglądać, są wieczorem, kiedy pracuję. Ja nie pamiętam, kiedy byłem w kinie, bo ja nie mam za dużo wolnego. I wiesz, efekt jest taki, że ja muszę pójść na... Kurde, no... No co za ma gówno jest na dzieci, no to pójdę, nudzi mi się, to pójdę obejrzeć tam jakiś kurwa dziki lot z wróblem ćwirkiem, czy chuj wie co, jakieś nędze. Dobra, słuchaj, zresztą nie chcę gadać o stand-upie, stand-up jest nudny w chuj. To prawda. Ja nie wiem, kto się nim zajmuje, frajerzy sami zresztą, atencjusze, pierdolenie. Nie, ale śmieszy mnie tylko, że wiesz, w ramach tego dość często... Tutaj akurat u ciebie to jest dobrze powiedziane, bo mówisz właściwie rzeczy, które cię dotyczą. Nie? Tam nie ma jakiejś ściemy, jakieś tam, wiesz, tam, no słuchajcie, przyjechałem do was PKP. nie przyjechałem PKP, nie będę do was w chuja leciał, po co mi to? Ale czasem jak, wiesz, wyjdą osoby, które już dawno są, ze względu na swoje uposażenie mogą ignorować pewne problemy społeczne i mówię, kurwa, wchodzę i tam żul do mnie. Ja mówię, człowieku, to daj mu już spokój. Weź, wygrałeś z nim, daj mu spokój, ten człowiek. I jego już życie tam pokopało, a tu jeszcze jakiś milioner ze sceny mu opowiada, wiesz. Słuchaj, jak jebie od ciebie, rozumiesz, kurwa? No, on rozumie, on wie, no tak. Nikt nie jest nieświadomy swojego zbrodni, tak mi się zdaje. Pojęcie stand-up bardzo szybko jakby zaczęło chyba wypierać kabaret. Co tam się dzieje? Bierz, to nie ma co ignorować. Skacze telefon. Yo, skacze telefon. Huh. Dawaj go tu. Hi. No faktycznie. Co ja mówiłem? O, że stand-up się z kabaretem. Tak, że... Ludzie, którzy kiedyś chodzili na kabaret, teraz przerzucili się trochę na stand-up, tematyka się nie zmieniła, jakby tylko forma troszkę. Troszkę nie? Tak. Ale nawet nie tyle treść, co tam duch jest mocny w narodzie. Jest to nawet po publiczności widać, że to są dzieci tych ludzi, co oglądali kabaretony w 96 w Koszalinie. W sumie raz. Tak samo chcą uciec i tak samo najlepszą metodą w sumie na wywołanie śmiechu i uśmiechu jest w Polsce poniżenie kogoś, kto nie ma hajsu. jak to było w The Wire, you can get a long way. Tam było killing black folks, a tutaj disrespecting homeless people and women. Zapomniałem. Ale dobra, mówię, to zresztą nie jest... Nie, co innego zawsze, bo o co chciałem cię dopytać. Mieliśmy okazję, jak byliśmy w podcaście na żywo chwileczkę, ale no teraz jest co prawda poza sezonem, tylko chciałem się dopytać, czy ty jesteś działkowcem z dziada, pradziada, czy jesteś jakoś pierwszo... czy ty odkryłeś hortikulturę i jakby... Nie, jakby mój dziadek... Właściwie obaj dziadkowie mieli działki. Jeden miał pod Mińskiem Mazowieckim, a drugi tutaj nad Zalewem Zegrzyńskim. I właśnie ta moja działka, na którą jeżdżę i z którą jestem tak związany, to jest ta nad Zalewem. Mhm. I tam jakby w dniu, w którym mojej mamie wieczorem odeszły wody, jakby jeszcze wcześniej byliśmy na działce, więc jasne, jakby tam zostali trochę dłużej, to mógłbym się urodzić tam na działce, więc jestem bardzo związany z tym miejscem. Honorowe obywatelstwo byś ten. Tak, tak jest. I jak za mało lata jeździliśmy z dziadkami dużo. Mieliśmy też przy mieszkaniu taki mały ogródek, to matka tam się bawiła, ja jej pomagałem. No wiadomo, potem tak od 18 do 25 roku życia to głównie było to, że jeździć tam, walić melanż, bo tam jest najtaniej. No a później jakoś tak, a może bym sobie coś posadził, a może... tutaj jakiegoś pomidorka, a może jakiegoś tutaj ogóreczka i jakoś tak poszło. Ale to w sumie jeszcze te chwile do melanżu już działkowego, bo to ludzie trochę nie kojarzą, jak to jest, że to jest cała taka, wtedy dosyć ważnym elementem jest zorganizowanie. To jest aukcja logistyczna trochę wyższa, czasami nawet przewyższająca możliwości uczestników. I efekty są potem smutne, jak tam wiesz, się nagle okazuje, no jak, zaraz, nie wziął tego. Przecież najbliższy sklep to jest tyle kilometrów, nie? No i nic, buła, no po prostu nie ma popity. To u mnie na szczęście niecałe tam, nie wiem, 200 metrów od działki był sklep pana Zbyszka chyba. I mój kolega kiedyś, alkohol się skończył jakoś koło 1 w nocy. Tak. I on powiedział, że on idzie do sklepu. Mówimy, przecież jest zamknięte, tak, człowieku, o co chodzi? A że sklep był oczywiście jak to na wsi obok domu, więc po prostu przeskoczył przez płot i w szybę tam łup, szepie połóweczkę i wrócił z alkoholem o 1 w nocy z wiejskiego sklepu. To tylko w takich miejscach jest możliwe. No, słuchaj, też jak, pewnie było tak, że tak idę do sklepu, a tu mówicie zamknięty, a jak się sklep nazywa? Zbyszko. Otwarty. Ten typ ma w imieniu wypisane swoje powołanie. Ten typ praktycznie żyje po to, żeby ludziom alkohol dostarczać. To jeszcze były takie wyjazdy, że tam nie było bieżącej wody, trzeba było sobie napompować, więc to były wyjazdy stricte męskie. Żeby nie trzeba było się tam te 2-3 dni myć. Można było pożartować trochę w końcu. Żeby klasyczny żart. Działo się. W takim domku, gdzie były 3 miejsca do spania, potrafiło 10 osób kimać. Wszystkie miejsca na podłodze zajęte. I właśnie to była to też już, jeżeli jesteśmy przy logistyce melanżu, to na samej Bibie jakby wiesz, ci, którzy trzeba było idealnie, wcelować z momentem odpadku, ale nie być oczywiście tym pierwszym, bo tam ci domalują własność Monaru na czole i tak dalej, swastyki od stąd po horyzont. I tak dalej. Oczywiście najśmieszniejsze jest namalować tam, gdzie ciężko zobaczyć to, bo wszyscy tam, zrobisz okulary i tak dalej. No chuj, no to on to zobaczy, nie? Bo ktoś mu zwrócił uwagę. Ale jak mu między łopatkami zrobisz swastykę, no to miłego czyszczenia tego. Bo to jest... Drzewa się będzie trzeba plecami ocierać. I tak właśnie zostawiając trochę. Po nas kolejny zresztą te piastowskie drzewa stawiły germańskiemu napadowi opór. Ale wiesz, nie chciałeś być tym pierwszy, bo tam były całe jazdy, wiesz, buty ci to mogli albo coś tam odjebać, nie, zimne. Najlepszą akcję, jaką pamiętam z melanżu, to kiedyś było tak, że oczywiście zrobiliśmy tam, wiesz, polaliśmy typa keczupem i tak dalej, on miał na stopach, stopy mu pomalowaliśmy na czarno całe, to jest fatalne w ogóle. Bo to on jeszcze z klasy pływackiej, to kurwa, wiesz, jak następnego dnia on tam przyjdzie z tymi płetwami. Ale koleżanka wpadła na diaboliczny pomysł, bo właśnie zauważyła, że to bardzo się tak rzucało w oczy, ale wszystko było widoczne. Więc zrobiła mu bardzo silny makijaż jeszcze. I wiesz, jak go, i on dopiero się obudził, tak, ja już tam poszedłem stamtąd i ponoć było tak, że zrobili, że obudził go, jak, ty zobacz, kurwa, słuchaj, chłopacz, jak się pomalowali, dawaj, szybko zmywaj to. No, on zmył z siebie to, zaczął te stopy szorować, tak patrzy, kurde, nie ma czasu, musi do domu wrócić, nie? I całe, oczywiście to były bardziej transfobiczne lata, ale całe miasto przyjechał z tym takim hardkorowym makijażu, wiesz, i przychodzi do domu i no, trochę tam, w ogóle nieświadomy tego, co się dzieje, nie? I tam do matki, no, trochę była mocna impreza, wiesz, tylko no, wyraźnie była mocna impreza. Nie, ale nie było źle, sami tam kilku kolegów graliśmy w szachy, na szachy graliście, ty masz makijaż na twarzy. W szachy grałeś, kurwa, na matkę. Więc, wiesz, nie chciałeś być tym pierwszym, bo to, ten to idzie, Jezus Maria, ten to jest noszony jak talizman. Ale nie chciałeś być też tym, co siedzi z tymi trzema ostatnimi, wiesz, nieśmiertelnymi. Nie ma miejsca, gdzie spać później też. Tak, tak tylko przy, na krześle, nie, ja ogarnę, będzie spoko. Krzesła złożone, fatalne, spanie na krzesła. Więc, a czy ty miałeś jakąś tam, miałeś chody, miałeś swoją własną leżankę, czy było egalitarnie, jak po kolei wszyscy się... To już nie pamiętam, chyba po prostu padaliśmy. No. Różnie. Kurwa, jak się zastanowisz, że to było opcją po prostu. Wiesz co? Nie mogę się, nie ma miejsca do spania, to upiję się tak, żeby zasnąć gdziekolwiek. Doskonały pomysł. Rzeczywistość nie jest nieprzystająca, to ja się muszę zmienić. Prawda. Obniżyć oczekiwania. Nie no, ale też rozumiem, że grillowanie legendarne, działkowe. No? Grillowanie, tak. No, chociaż ja tego też powiem zupełnie szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem grillowania. W sensie, też, jak ktoś umie to robić, bo w większości ludzi wydaje się, że potrafią to robić. Więc dostajesz jakieś albo niedorobione, albo jakieś przeciągnięte, twarde, tak więc ja to warzywa mogę sobie tam podpić chwilę, żeby takie te brązowe paseczki złapały, czy coś takiego. No, poza tym faktycznie, wiesz, repertuar jest nudny w chuj, to jest kiełbasa, karkówka. A jeszcze ja nie jem mięsa, więc jakby ten repertuar to jest to same warzywne jakieś te. Tak, albo ci... serek, turek, camembert taki rozpapciany i o, no pycha, bo tu siedzisz tylko jakby ci ktoś z pięścią serową. Ale to ten ser taki kremowy i ta żurawina taka kwaśna tam. Tak. Wszyscy jak się zachwycą od 20 lat tym samym daniem. Której bez kitu jak zjesz to... Daniem w ogóle. Danie. Ser na ciepło. Gourmet. Tego, posypane z wierzchu. Faktycznie, poza tym jak to zjesz, to tak mówię, no to jest... To wygląda jak sernik żółtego sera. Zjadłeś to jak po prostu... Wiesz, co ty zrobiłeś przed chwilą? Zjadłeś gomułkę sera, ty wariacie. I zasiadam. No teraz mogę się popić sobie. Tak, no super. Twój organizm z wewnątrz tą, wiesz, o separację chce wystąpić. Nie, faktycznie to nie to, dlatego ja przyznam, że nigdy nie robiłem u siebie na działce. Wiesz, bardzo daleko mieszkaliśmy. To jest tak, że u nas to... Bo to w linii prostej na Zalew Zegrzyński to też nie to jest tak. Za 30, może 40 km. A, no to myśmy znacznie bliżej, tylko jakby u nas nikt nie miał samochodu, który... My też śmigaliśmy autobusami. A, no to jesteście my też bez samochodu. To nie. W ogóle raz wracaliśmy, byłem z dwoma kumplami i mieliśmy już resztkę pieniędzy. I do wyboru było albo kupujemy sobie bilety na powrót, albo szlugi. Więc poszliśmy do sklepu, bo 30 taką paczkę 30 spajków, tam było 30 papierosów i postanowiliśmy, że złapiemy sobie stopa. Super. I zapłacimy fajka. Ze 3-4 samochody tak nas tam przejechały, jeden się zatrzymał, myśmy zaczęli biec, a on uciekł z piskiem opon, prawdopodobnie śmiejąc się złowieszczo, ale zatrzymała się karetka. I wracaliśmy ambulansem, z tyłu siedzieliśmy tak bokiem do kierunku jazdy. I choremu w twarz tak. Mieliśmy komputer, więc graliśmy w Championship Managera i karetka nas zawiozła tutaj niedaleko na dworzec Wileński. Jakiś dobry cierp. Dobry, tak. No bo to nie dla każdego. Nie, to widzisz, to może trochę inaczej wynika to z tego, że... Nikt się we Wrocławiu nie ruszał poza Wrocław, jak nie musiał, tak absolutnie. Nie, tam już Hillby Dragons, nikt ci nie podjedzie. Do Wilczyna może, gdzie kurwa w legendarnym lokalu podawali kotlet, który mój kolega określił panierowanym włosem. Bo ratio bułki i mięsa było mniej więcej takie. Nie? Więc ja już też miałem złe wspomnienia, ale 30 km to jest tak w sumie akurat, bo już teraz, jak człowiek dorosły, pozamelanżowy w takim znaczeniu, że wiesz, to nie jest dla ciebie wybór, czy powrót, czy pety, bo to jest dosyć hardy, to wybór Zofii. Chcę być tam, gdzie chcę być, czy chcę być zadowolony? Czy chcę tam przyjechać wkurwiony, niedopalony? To jest spoko, bo w sumie jedziesz i już tam musisz zostać, nie? Chociaż na chwilę. To nie jest też tak, że... Minus jest taki, że jak jest interwencja, to chyba masz tam jakiegoś zaufanego człowieka wokół? Jakiegoś miejscowego pana Mietka, który... Nie, był pan Rysiu, ale niestety... Śmiesznie, pan Rysiu jakiś czas temu się zawinął i u mnie leci nad działką linia średniego napięcia. I ostatnio już drzewa tak porosły, że zaczęły wchodzić w te gałęzie. I to były 2 miesiące dzwonienia do PGE, żeby oni przyjechali. Potem oni przyjechali, zobaczyli co, potem się umówiliśmy, żeby ten arborysta przyciął te drzewa, to oni wyłączyli tam 15 jakichś stacji, które zasilała. Mój kumpel pojechał do sklepu, mówi, w sklepie prądu nie ma, 2 kilometry dalej, bo mi drzewo obcinali. I przypomniałem sobie, jak pan Rysio kiedyś pod tą samą linią wszedł na drabinę, rzucił sznur na drzewo, pociągnął po prostu, żeby się trochę zgięło i obciął w ten sposób, a tam było 6 osób, 2 pojazdy, odpinanie tego wszystkiego. Więc... Tak, tak. No niestety nie ma. Nie, no to już pewna dezynwoltura, której nie znajdziesz, jeżeli wyślesz zgłoszenie, no to już tam ktoś musi się... Nie bez kozery PGE jest, wiesz, 3. największą firmą w Polsce i jest... Wszyscy ją kochają, bo popatrz, ile jest osób zatrudnionych. To jest... Ale było, przyjechało 6 osób. Tak. A wiesz, ile osób te twoje zgłoszenie i to omawianie? A to też było dobre, bo mówi, że tam będzie tam 400 zł. A ja tak, ale przepraszam, jakby ja dałem wam znać i za darmo przycinają drzewa pod waszą linią, więc jakby poza tym wykonałem 3 telefony, nikt nie powiedział mi, że będę musiał coś za to płacić. A on mówi, okej, po chwili jednak nie trzeba płacić. To jest tak zwana oferta zastraszająca. My w ten sposób otwieramy negocjacje. Kolo jest dobry, ci powiem. Nie no, bo życie na działkach, czy ten pan mieszkał na stałe na działkach? Tak. To jest trochę inny rodzaj żywota. Nie? Trochę tak. Chociaż przyznam, że nie wiem, czy ty też patrząc na tych ludzi masz takie, kurwa, no tak pomieszkał. No ja cały zeszły rok prawie mieszkałem na działce przez tę pandemię. No to wyjechaliśmy na początku marca. I wróciliśmy pod koniec grudnia, więc praktycznie cały rok. Koniec grudnia? To wy macie tam ogrzewanie? Tak, ja tam przyjeżdżam, bo melanże były w starym domku, gdzie nie było wody ani nic, ja tam parę lat temu. Teraz to jest domek lokaja. Także jest elegancko, bo sobie wciskam przycisk ciepło i się robi ciepło. Co ty dajesz? Ale z Junkersu czy z tego? Czy masz tą? Nie, no tam nie ma centralnego. A, z prądu. Okay. Więc no to, nie można szaleć. Nie, bo to cię to, co przyoszczędziłeś, wiesz, na adresie, to spalisz, kurwa, w tym. No ale też to też jest tak, że... A co cię zaskoczyło w ogóle podczas siedzenia w takim miejscu? Bo... Jak bardzo mi się tam podoba. To zaskoczenie było jakby to, że mogłem sobie 2 dni się nie myć i że z brudną stopą pójść sobie na spacer do sklepu. Elegancko. I czy był, wiesz, czas, jakby wszyscy byli, cały kraj był zamknięty, więc nie było pracy, więc mogłem się, nie wiem, znalazłem na śmietniku rowerek, to zabrałem tam i synowi odnowiłem tam na fioletowo, jakiś tam znajoma na błotnikach płomienie namalowała, więc... No, to jest trochę spowolniejsze życie i właśnie o to, że tam trochę idziesz w kierunku zdziedzenia, ale z drugiej strony w czasach takich wyjątkowych jest... To takie zdziadowanie to się przydaje. Bo... Tam nie było Kowinu. Dokładnie. Tam jakby jeszcze, jak myśmy tam nie był. Wyjechaliśmy jeszcze w marcu, a większość działek w okolicy jest jednak takich raczej letnich, więc ludzie przyjeżdżają w połowie maja, czerwca, więc my byliśmy praktycznie we wsi sami, może było tam z 5-7 osób, które mieszkają, a reszta to puste domki, więc... Jest nawet ostatnio czytałem teorię, taką naukową, słuchaj, teorię dotyczącą tego, że wiesz, że ludy słowiańskie, one mają taki rzeczywiście okres swój, gdzie istniały tutaj na tych ziemiach i żyły, no ale nie zostawiają żadnych po sobie pisemnych i materialnych w ogóle wspomników, poza kilkoma rozgrzebanymi tam, wiesz, piecami i ogólnie jak z 5 puszek, nie? I tyle. No nędza, no dosłownie taki, wiesz, kurwa, żyło tu ludzi przez 300 lat, miliony, bo załóżmy jedna skrzynka z takimi, wiesz, barachłem, jak dziadek zawsze trzymał, nie? Tam z kluczami jakieś. I z czego to wynika? Wariaci oczywiście mówią, no bo tak naprawdę oni latali, kurwa, samolotami. Jak się tak, no tak chyba. To jest jakbym gadał, wiesz, z typem, który mi siedzi 20 000 złotych i wypowiadał, nie, bo już, okej, dzięki za teorię, ale ja chciałbym. I ktoś w końcu zaczął łączyć kropki i tak mówi, że chyba wynikające z tego, było tąpnięcie pogodowe, dość mocne w tamtych czasach, wynikające z wybuchu wulkanów w VII wieku, że te ludy słowiańskie żyły takim low-fi życiem, po prostu, wiesz, no i tu jest jakiś piec i to jest mniej więcej to. I nie ma wiele więcej. I sobie, wiadomo, nie ma luksusów, no ale była zima, która trwała prawie 5 lat i ci, co mieli, wiesz, mieli kurwa mozaiki i mieli ogrody do utrzymania i akwedukty, no to słabo przedli, a ci, co musieli tylko rano, no ja już jestem gotowy, wiesz o co chodzi. Coś tu jest może i nie wiem, czy to nie jest też tak, że niektórzy teraz szukali tych działek na zasadzie takiej właśnie łudy tego życia, że wie, a to kurde będzie fajnie na działeczce, bo mój dziadek kiedyś miał działeczkę. A czy coś w prowadzeniu takiego małego gospodarstwa rolnego cię zadziwiło pod względem trudności, jeśli chodzi o uprawę na przykład, albo o same, wiesz, trzymanie tego wszystkiego w ryzach? Wiesz co, chyba nawet nie, bo to ja nie mam jakiejś tam wielkiej uprawy, mam tam, nie wiem, z 5-6 takich większych, takich wyniesionych grządek z takich skrzyniach. A, to więc są te. Po prostu takie nadstawki na palety. Jasne. Wypełnione różnym materiałem organicznym, jest. Więc teraz, że tam się nagrzewa dosyć w miarę wcześniej, więc można se sadzić, nie wysycha tak, więc dużo rzeczy się właśnie na przykład o ściółkowaniu dowiedziałem, tak. Czyli o rozsypywaniu tam jakiejś suchej trawy, jakichś zrębków trochę przekompostowanych, żeby właśnie ziemia nie parowała. I najbardziej nie lubię chyba podlewania, tak jak kiedyś na przykład w tym Asterix, w którymś z Asterixów jest taka, na końcu taka scena, że Juliusz Cezar tam se kwiatki podlewa i coś tam, i Kleopatra go woła, Juliuszu coś tam, ja tak sobie myślałem za mało lata, o tak se pochodzę przy kwiatkach, popodlewam czy coś, a to jest nudne, jak 100 diabłów stoisz z tym szlakiem, tak. Więc trzeba w taką linię kroplującą zainwestować i tylko tam pstryczkiem włączać i koniec. Albo hydrofonikę po prostu 100%, albo wyjebać glebę i... Do wody się dokopać. Tak. Fajnie jakby, wiesz, za rok przyjeżdżasz na działkę, a sąsiad, kurwa, 100% sterowane komputerowo hydrofoniczne z Japonii, spromieniowane. I tam tylko zaglądasz, on, wiesz, w goglach. Nie no, bo technika wkracza właśnie. To, kiedyś to był rzeczywiście taki po prostu dla ludzi sposób spędzania czasu chyba na działkach, nie? Jak sobie przypomnę, moich dziadków, tutaj działka to było gdzieś na dupie absolutnej. To był kawał pola po prostu. To nie było żaden, wiesz, ogródek ani nic. I kawał pola i oni tam w ramach rozrywki ziemniaki sadzili, nie? Ja się, kurwa, na chuj ziemniaki. Ziemniaki akurat były, nie? Nigdy nie było tego, ale on mówi, nie no, ja wiem jak to robić, wiesz. Tam, to zero przyjemności. Trzeba tą stonkę zdejmować i to jest, wiesz, babrania się w ziemi od cholery, to nie jest fajna uprawa. Nie no, fajnie tak rośnie, wiesz. No, ale no ile masz tego ziemniaków? No kurwa, 200 kilo załóżmy, no tak tam intensywnie mówię, no i na chuj ci te 200 kilo ziemniaków. Ale to zjadali, to rozdawali? Zjadali, ale też sporo było. Ale też sporo się psuło. Tak, bo to wiesz, to jak nie umiesz robić, to do dupy wyrasta. Pomidory są tego chyba zwykłym probierzem, nie? Kiedy ci poszły do pomidory? Pierwsze kilka zwykle to jest tragedia. Nie, mi się chyba udały w 5. roku jakoś pomidory. To uczy cierpliwości. Uczy, co? Tak. Pomidory wyhodować jest bardzo łatwo, w ogóle nie ma żadnego problemu z tym, żeby wyrosła sadzonka, ale żeby dała ładne owoce i żeby było co zebrać, to już się trzeba trochę... To jest w ogóle najgorsze, namęczyć. Że nie masz zwrotu, nie? I tak, czego kurwa chcesz, to niech już gadasz do tych pomidorów, co ci nie pasi. No. Ja w tym roku miałem piękne, Jezu, aż te zdjęcia robiłem, tak, mam tam ze 30 chyba, czy 40 krzaków, więc tak kucałem w kącie i tak było widać, tak po prostu zielone te bulwy takie, no tak. Coś pięknego. I przyjechałem tydzień później, wszystko zarazą pierdolnięte. Tak, koszmar. szybciutko. No super, to jest jednak taka, jakbyś na Marsie chciał je wyhodować, bo nie bez powodu tu nie było pomidorów. To nie jest też tak, no może zmiany klimatyczne, chociaż zmiany klimatyczne, którzy myślą, o, czyli będzie cieplej. Nie, będą też powodzie i huragany i te wszystkie wasze wmóci, to w złoże, wiesz, razem kurwa ze stodołą, więc na to trzeba uważać. Ja przyznam, że w największym topie topów nie znosiłem tych jednak krzewów, owoców na krzewach, wiesz. To nie wiem, czy masz jakieś u siebie? Mam trochę. Ale co, maliny? Maliny, jeżyny, porzeczki, kurde, białe, czerwone. Ale teraz są bezkolcowe chyba. Są, nie? Tak. Nie, to jest w ogóle game changer, bo wcześniej to było jak... Wtedy musiałeś naprawdę chcieć zjeść te maliny. Tak. Oj, lubić drzemek. Bo to... Wychodziłeś i wiesz, łapy takie, jakbyś z więźnia wyszedł, świeżo poszwycony i tragedia. Włożyć tam rękę to jest w ogóle najbardziej strasznego. A ja w ogóle z malin będę rezygnował, bo w trakcie takiego prawie rocznego pobytu tam zdołałem, tak jak przez 30 lat życia przyjeżdżałem tam, nie wiem, na weekend czy na 3 dni, to się przyjeżdżało, tam się siedziało, coś się robiło na działce, a jak byłem tam przez rok, to ja w promieniu 15 km byłem wszędzie i tam 300 czy 400 metrów od mojej działki w takim trochę opuszczonym miejscu spacerując, bo kupiłem, że od żony dostałem takie kalosze długie, wzmocniane, metalowe, więc mogę już wchodzić sobie wszędzie. Tak. I przeszedłem przez taką górkę i tam nie wiem co było, ale polana po prostu malin. Jasne. I w zeszłym roku z dzikich takich tam 6 kilo zebraliśmy tych malin. No, i to na chuj więc w ogóle bez sensu. Nie ma w ogóle najmniejszej potrzeby. Ale ten sprzęt, o którym mówisz, czyli te kalosze, świetny prezent. To słuchajcie, jeśli macie bliską osobę, która się zajmuje, dobry kalosz to jest podstawa. Tak. I rolniku, jak widzisz te kalosze, działka będzie tyczona, uważaj. Broń się, kłonicą. Nie polecam, bo ja dostałem takie budowlane. Nie. One tam metalowe wzmocnienie mają, to jakby trzeba mieć ciepłą skarpetę, bo ten metal zimniutki to tam... Nie, bo grzebiesz dużo, nie? To jest, wodą się polewa. Nie, lepiej coś wydoszczelnego faktycznie, w którym można wywinąć spodnie nawet na wierzch, bo i tak się ujebią, nie ma znaczenia. A ten... To ciekawe z tymi, bo pamiętam właśnie, że wiesz, malina i jeżyna to była pierwsza taka jakaś, bym powiedział, zajęcie, gdzie dłużej zbierałem to i kurwicy dostawałem potwornej, bo ten taki przerażający, wiesz, zbite takie te jeżyny, uschnięte w środku, bo one same siebie duszą, to mi się zdawało, że ona ma złą wolę po prostu, bo ona wygląda jak wkurwiona, jak drut kolczasty. Potem doczytałem w książce Dawida Attenborougha, że to jest w ogóle... Rzeźnik, on jak wkracza na teren, to nic nie przeżywa. Tam, wiesz, jakieś myszy mogą się i też nie chcą w nim mieszkać. To już jest ostateczność, a wszystko inne ginie po prostu, więc bezkolcowe spoko. A propos takiego czegoś, co to mówiłeś, że ginie, to ja słyszałem ostatnio o takiej roślinie. Czy to tak się nazywało? Ale... Kudzu? Nie wiem co to jest. To jest jakieś takie, to się chyba nazywa... A to zaraz znajdę. Zabójcza roślina. Aha, okej. I ona po prostu... jest toksyczna? Nie jest toksyczna, ale po prostu ona jest tak żywotna, że ona zarasta budynki, drzewa i inne, po prostu się wspina i jak taki dywan wszystko przykrywa i wszystko, co jest pod nią, po prostu umiera. I z zewnątrz wygląda, że wow, jak zielono, fajnie, a pod spodem jest po prostu martwota, pustynia totalna. Jest to sukces, ludzie czasami niepotrzebnie przypisują rzeczom estetycznie ładnym i dobre intencje. Myśląc, że wiesz, że jeżeli kwiatek jest tutaj, to kwiatek często przykrywa coś przerażającego. Ale dla nas, z naszej perspektywy, przyroda nie zna jakichś tam moralnych osądów swojego bytowania. Ale wracając tylko do roślin takich już... Nie, bo to w sumie jest dosyć ciekawe, nie? Bo jakbyś miał powiedzieć, co... wyniosłeś, bo oczywiście oprócz przetworów i tych tam jakieś ciekawe z pracy z roślinami, bo czy są jakieś nauki z tego, czy jakieś takie po prostu nastawienie do życia inne względem na przykład przemijania czasu, bo to trochę inaczej się patrzy wtedy na to, jak wiesz, pory roku idą na przykład. Tak, jak pory roku, jak widzisz, jak wrzucasz sobie do małej doniczki jakieś tam nasionko i za tydzień widzisz zielony listek, a za miesiąc już ta roślina ma pół metra, więc... Obserwowanie tego wszystkiego daje naprawdę dużą frajdę. Jakby ja bardzo, bardzo lubię, jakby to powiedzieć, szybki efekt co jest w naszym zawodzie komediowym takie nie do końca oczywiste, no bo jak nie nagrałeś występu, no to równie dobrze mogłoby go nie być. Tak. A tam jak sobie zgrabię, to mam zagrabione, albo jak sobie coś posadzę, to mam to posadzone. Jakby to taka instant gratification, że od razu coś tutaj zrobiłem i widzę, że to od razu jest zrobione i to mam. Jasne. I to mi dużo dało i też to jest takie bardzo uspokajające. To jest pewnego rodzaju jakaś też medytacja, znaczy, trwałość tego, nie? Że ja bym tu się bardziej skrócił, bo wiesz, jakąś tam zastrzyk endorfin dostaniesz, jak tam kogoś rozśmieszysz, to nie ma wątpliwości i ta dopamina skacze i tam jest elegancko kurwa, dojebałem, ale spustoszenia jakie to robi, to jeżeli nie umiesz sobie tego wyważyć, no to są złe. Tutaj za to bardziej jest tak, że rzeczywiście to efekty twojej pracy są naoczne, nie? I jeszcze tylko, że czasami wymagają cierpliwości w znaczeniu, no dobra, marzec i do ziemi, wrzesień z ziemi, nie? I tak kurwa, trochę tu postoję już. Faktycznie, ale z drugiej strony jak się sprytnie, wiesz, rozłoży co kiedy ma wyjść z ziemi, to w sumie od gdzieś tak powiedziałbym połowy roku się zaczyna dość wesoły okres, czyli zajmowania się już właściwie przerobami, bo właśnie czy ty robisz się też przetwory też? Czy tam... Trochę robię, trochę robię. Ale nie zacząłeś też nalewek robić, bo to chyba wszyscy działkowiście. Od tego zacząłem oczywiście, ponieważ mam jeszcze posadzone przez mojego dziadka 3 krzaki pigwowca, więc one tak co drugi rok dają więcej. W tym roku mam znowu dużo i no to muszę się tym zająć. Do czego innego pigwec użyjesz? Ona jest Wiesz co, widziałem ostatnio w Biedronce jakiś marmoladę z pigwy, czy coś takiego. Jakieś takie smarowidła takie, coś, żeby do herbaty dodać. Tego nigdy nie kumałem, że tam list. To zamiast cytrynki, bo to jest kwaśne jak 100 diabłów, więc taka... Fakt, tak, dobra. Moja mama zalewa miodem i też takie słodko-kwaśne takie coś tam, ale... I potem zlizuje miód i wyrzuca ten. No ale z jednak pigwóweczka jest rewelacyjna, a dwa, że z pestek z pigwówki też jest bardzo dobrze. Te pestki zawierają amigdalinę, przez to ta naleweczka jest taka właśnie trochę słodka, ale ile się tego wypije? Trochę taka słodka, taka jak mój kolega kiedyś powiedział, tak wypił tak, to jakby makowiec pił. No właśnie, taki jest smak makowcowy trochę. Smak współpracy z komendantem. No zresztą też w Radiu Kampus mi to jeden kolega prowadzący sprzedał. Nie, bo to, a czy masz też tam sąsiadów, którzy się też zajmują, czy nie bardzo? Bo też czasem się robi taka, wiesz, lokalna społeczność nakręcająca się. No właśnie nie. Nie masz. Jeden sąsiad w ogóle, wydawało mi się, że fajne, jakieś takie dzień dobry, co słychać, panie sąsiedzie. I że tak 2 czy 3 lata temu całą siatkę, byliśmy taką siatkę, taką metalową. Wziął takim drewnianym płotem, pierdolną, tak, że nic nie widać. I tak jak był taki serial, o Jezu, ten pan Złota Rączka, czy coś taki... Home Improvement. Coś takiego, no i on tam gadał z sąsiadem, tak tylko sąsiad tak z nad płota wystawał. No to ja z tego typa tak jestem w stanie od oczu w górę poznać, jakby... Jak idzie ulicą, to muszę sobie zasłonić nos i usta jemu i zobaczyć, czy to on jest na pewno. Jak będzie w służbach policyjnych rozganiał te demonstracje, to Hej, co się dzieje? Dzień dobry. Cicho, kurwa, i tu dorabię. Jest taki jeden sąsiad, którego moja babcia nazwała krzykacze, rodzina krzykaczy, bo oni zawsze darli japę i przyjeżdża czasem, kosi trawę i puszcza radio Pogoda na cały regulator. I mam teraz nowego sąsiada, który co przyjeżdżam, to on coś wycina. I tak tempo, jakie coś wycina, powoduje, że prawdopodobnie za pół roku nie będzie miał już nic na tej działce poza domkiem, bo już wszystko, co dało się przyciąć, to przyciął. I oczywiście małe tuje wzdłuż płotu posadzone, więc wiemy, że lubi schabowego, rosół w niedzielę i pierdolną żonę. Tak, no to ostatnie. Lubi ogólnie stare, dobre, rozwiązane metody, które się sprawdziły, żeby trzymać ludzi pod butem wiele lat. Nie, ale z tymi tujami faktem jest też, że kurwa, ja nie wiem, ktoś sprzedał to Polakom jako metodę, no nie, to dobrze, jako żywopłot, to przecież syf taki. Koszmar. Nienawidzę tuj. No, ja wiem, że jakby w ogóle żywopłot to jest taki jakby dziwny koncept, ale faktem jest, że wiesz, w działeczki i tak dalej zawsze się ludzie tam grudzili, nie? Tylko że no metodą powszechnie uznawaną jest płot, nie? Żebyś widział też To jest też tak, że wsadzasz tę roślinkę, tak. Tutaj trochę widzisz sąsiada, tu trochę ten, ale no ludzie kochają teraz, że to jest ich teren, tak. I jakby to jest tylko mój teren i w dupie mam wszystko inne i są, wiesz, obudowani ze wszystkich stron, tu je posadzone i no. Domyślaj się, kto tam mieszka. W Norwegii, wspomnianej wcześniej, nie ma żadnego płotu. Tak. Działki oddzielają, tak jakbyś wziął parę kamieni, na siebie położył taki murek z kamieni wysokości 40 cm i to jest granica i... I koniec. To jest ciekawe, że jest to przywiązanie do prywatności nawet w takich momentach i o ile właśnie działki były przez pewien czas takim trochę oknem na to, jak wiesz, protestancka kultura takiego trochę, że się nie zasłania okien i tak dalej, żeby wszyscy wiedzieli, że ona się nie grzeszy. To też ma swoje oczywiście negatywne elementy, bo wtedy te wszystkie grzechy to trzeba mocno ukrywać. Piwnice są głębsze, ale tylko teraz właśnie najbardziej mnie ciekawi, bo chyba prawo budowlane zostało zreformowane, nie? I w tym momencie do tej pory było... Wy korzystaliście z tego jakby konceptu, że... Jakiego? A, bo w tym momencie 30 metrów kwadratowych do chyba 4,5 metra wysokości, 30 metrów kwadratowych całej bryły tego budynku mogły powstać bez pozwolenia na takim właśnie terenie, jakim jest działka, czyli tak naprawdę prawie ograniczonym własności, który się posiada, bo przypomnijmy, działka, jeżeli to jest rodzinny albo tam jakiś inny ogród działkowy, to nie jest dokładnie twoja, tylko to jest wydzierżawione. Tak. Dokładnie, od organizacji. Ale to ja nie mam na RODOSie. Ja mam taką działeczkę, to po prostu rolnik pola z przeznaczone działki. To w ogóle cię to wszystko nie interesuje w takim wypadku. Bo wiesz, zero. Kiedyś u nas we Wrocławiu ludzie mieszkający na działkach to zwykle się mówi, o to niedobrze. To niedobrze. Tam lepiej, żeby ludzie nie mieszkali, nie? Bo tam dzikie sytuacje odchodzą i tak dalej, a teraz to się staje taką właśnie powoli opcją, żeby tanio się wybudować w mieście, nie? Ale z tego co pamiętam, wspaniałomyślnie rząd zamierzał uwolnić do 70 metrów kwadratowych, bo tam to wynikało tak, że robiłeś 30 metrów na dole i 30 metrów na górze, robiłeś spadzisty dach, żeby nie ten, żeby jeszcze ewentualnie jakąś antresolkę i żeby to coś się nie objęło, wiesz, że tam, bo teraz są z płaskim dachem, żebyś budował. 70-metrowe, kurwa, no nawet jak mam, no nieważne ile mam, ale płasko daszny, kurwa, co mamy, te klocki znowu stawiać? W ogóle nie rozumiem. Ale czy ty masz media tam? Tak. Normalnie wszystko podpierane. Tak. Ja sobie ostatnio jeszcze tam zamontowałem Wi-Fi, już nawet kupiłem, tylko muszę wejść na komin. Zamontuję sobie taką antenę, żeby ten sygnał był lepszy. To zatrudnij Kryzola, nie wiem, czy pamiętasz, stand-up Zabij mnie śmiechem, on był na Kowinie. Sorry, że sobie przypomniałem to, ale rozmawiałem ostatnio z Olą Petrus, która była w odcinku właśnie z Kryzolem i z Wrocińskim. Wybitny odcinek. Stary, co za spotkanie. Ale nie, no bo to jest, wiesz, można się tam odciąć od życia, ale kurde, jednak jak no, czasem się przydaje jednak mimo wszystko, żeby mieć prąd. Bo... Nie, no ja tam wiesz, prąd, cieplutko, jest kominek. Na śmietniku znalazłem ostatnio Xboxa 360. Serio? Na śmietniku? Wchodzę u siebie do Wrocławiu do śmietnika wyrzucić śmieci, a ja jestem takim trochę... Nie lubię wyrzucać, jak coś znajdę na śmietniku, bardzo lubię znajdować rzeczy, mam jakieś tam lustra, mam... Ktoś kupił działkę właśnie w tamtym roku i wystawił normalnie ze 40 jakichś talerzy, kubków, szklanek, powiedział proszę sobie brać. I tam jakieś normalnie, jakieś tam niemieckie porcelany, jakieś wiesz, jedna sztuka czy coś, ale z drugiej strony jestem na działce, więc mam cały zestaw talerzy z połem, które w internecie ludzie wiesz, po 8 dych za talerz, a on ktoś tu wyrzucił, więc ja kocham takie rzeczy. No i wchodzę do tego śmietnika i patrzę kablem, mówię nie spojrzę, mówię nie no kurwa muszę spojrzeć, no po prostu kable w śmietniku i wyciągam i mówię ładowarka do Xboxa 360 gmeram i normalnie stary Xbox, dodane na górze ten Kinect, ładowarka, poszedłem do domu, szybko to włączyłem do prądu I tam jeszcze był jakiś Kuba zalogowany w ogóle, w środku było Lego City jakaś gra, więc mi się wydaje, że po prostu matka wróciła ze szkoły i powiedziała, co to są za lekcje, wyodpięła kabel do torby i wyjechała, no bo tam z grą, z zalogowanym kontem, z tym, także... To trzeba było, jak jeszcze miał kartę podpiętą, no wiesz, nie, ale trzeba było zakupić, nie, to chyba w tej generacji jeszcze nie można było zrujnować swoich rodziców. Także konsola na działce jest, to prawda, ja nie gram w nic, ale jakby ktoś chciał... Gdzie? To było barbarzyństwo, przyjechać tam i wiesz... No dobra, to czas trochę poszczelać do ludzi. Tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody. Kupiliśmy tego z żoną, że Rayman Legends, takie co piosenki się ten i się skakało. No to sobie poskakaliśmy wieczorem. Bo to możesz ten... Ratować się. Time Attack taki zrobić, też potem wyzwania na tych planszach takich szybkich. No, to też próbowaliśmy grać, już nie pamiętam, kurde, w jakim to składzie. Oczywiście nie są nam w ogóle ze względów wiadomych. Bo... Brak słuchu. Tak, koordynacja trochę spada w tym momencie. A dzieciaki pomagają, chcesz je zaciągać na działkę, żeby pomagały? Ja do niczego w ogóle nie chcę ich zaciągać, więc niech robią co chcą. Bo im chyba bym powiedział, wiesz, że mogło się nie spodobać. Dokładnie, byś je zraził. Nie? Ale Lucek, który tam miał tam 2,5 roku, jak tam siedzieliśmy, no to chodził, wiesz, w pieluszce sobie podchodzi, zrywa sobie rzodkiewkę i taką pieluchę tam czap wyca i z taką z ziemią szamał, także śmialiśmy się, że normalnie dzieci, ludzie mówią, o kurczę, uważaj, bo bakterie złapiesz, to ma bakterie, to u mnie bakterie mówią, o kurwa, uważaj, bo ludzka złapiesz, bo to siedział na ziemi, coś mu spadło, jabłko, tam, trawy se jadł, także... Fajnie jakby było, że wśród bakterii idzie legenda o olbrzymie w pieluchu, który pożera. Wpadasz do niego i giniesz. Dokładnie. Jak nie będziesz grzeczny, to cię dziecko zje, rozumiesz? Ale bardzo się cieszę, bo na przykład przez to, że tam tyle byliśmy, to on już zna słowo kompost i jak wyrzuca, to pyta się to do śmieci czy do kompostu. Pięknie, bardzo dobrze. To jest do kompostu mało. Kurde, to jest, właśnie, to jest w ogóle przyszłość moim zdaniem. Ja nie wiem jak to wygląda w tym momencie w Polsce, ale kompostowanie na wielką skalę, zwłaszcza, że wiesz, powoli rośnie świadomość, ale nie na tyle jeszcze, żeby ktoś to robił sobie na chacie, a wiele osób chciałoby to robić. A już są przecież takie, nawet można w domu trzymać, wygląda to normalnie jak taki plastikowy jakiś taki kosz czy coś, wszystkie względy sanitarne i tam są zapewnione, szczelnie zamknięcie. Zgadza się. Więc i możesz totalnie można. Można parówki. Bardzo dobry pomysł. Roślinne oczywiście. Tak, tak. Chociaż ja przyznam, a długo już mięsa nie jesz? Od stycznia zeszłego roku. No to, i co? To jest chyba, powiem, oprócz tego, że to trochę jest pierdolenia się, jak jesteś w centrum, w jakimś tam poza ośrodkami, to czujesz, że to jest na plus czy na minus raczej? Żadnej różnicy nie czuję. Nie czujesz. No to bardzo dobrze, nie ma co uprawiać propagandy. Zaczęliśmy, bo tam był ten film taki... o tych wegańskich sportowcach na Netflixie. O Jezu, Game Changers. O, no. Fatalne. I się to obejrzeliśmy. I postanowiłem tak spróbować. I zrobiliśmy właśnie miesiąc czy 2 miesiące. Z wegańską dietą, mam wrażenie, jest trochę więcej pierdolenia i mi strasznie sera brakowało, bo są te różne zastępstwa mięsa, te jakieś Beyond Meaty i te takie różne, co to smakuje naprawdę jak mięso. No ale nie jadłem jeszcze wegańskiego sera, który udawałby normalny ser i... Coś w tym jest. Ja też przyznam, że nabiał to jest jedyne, na co sobie pozwalam. Zresztą jest jakieś tam wyliczenie, że pod względem ekologicznym najlepsze to jest kombinacja właśnie diety takiej warzywno-nabiałowej. Nie? Żeby nie, jeśli chodzi o to, ile pochłania, to bym powiedział, wiesz, areału na uprawy. Nie? Bo ludzie troszeczkę nie rozumieją, że mięso to jasne, super smakuje, ale i tak dalej, ale koszmarnej ilości wody to kosztuje. Przecież to zwierzę musi od oseska do wielkiego skurwiela i dopiero wtedy je zjadasz. No to gościu. No to... A roślina ma jednak trochę inne wymogi. Przepraszam. No ci też wody potrzebuje dużo. Nie, no bo, ale to nie była to decyzja tylko tak bym powiedział tym motywowana. Ideologiczna taka. Wyraźnie. Tak, jakby słusznie. Na tyle mi zależy na tej planecie, że jakby zrezygnowanie z mięsa nie jest dla mnie jakimś ani kosztownym, ani nie jest żadnym wyzwaniem, po prostu przestałem jeść. Co prawda 2 czy 3 razy najebane, zapomniałem, że nie jem mięsa, no ale nie się przejmować. Też dla zasady nie jem mięsa. Kurwa, przyznam, że serce dzisiaj tak kle, ale niektórzy tacy neofici, którzy ja to dobra, zluzuj pałę, no jakby dostosuj się do sytuacji, jaka jest, i wybierz najlepszą wersję i tyle. No, to prawda. Nie będziesz tam wchodził w Puszczy Kurpiowskiej tamte piary, która ma 99 lat i pewnie się osobiście, kurwa, z Moskalami się szarpała na siekierę i tym. Wie pani co, a ma pani wersję z tofucznicą? Ona nie ma. I to jest ostatni raz, jak do mnie mówisz w ogóle. I tą siekierą. Wypadł. Nie ma cię tu. Ale zobacz, już jej córka albo wnuczka może będzie miała inne danie. To jest w ogóle dość ciekawy trend, że w sumie trochę na takiej fali nie tyle powrotu do natury, ale też do tego, żeby trochę tak uzmysłowić sobie, jaka była struktura Polski, jako, bym powiedział, społeczna, że no, niewielu z nas pochodziło z najwyższych tych stanów i nie mogli sobie pozwolić na jedzenie, które się wychwala jako staropolskie, które w większości jest jakąś taką dziwnym amalgamatem pieczonego kurczaka. Tak było. Właśnie tak, kiełbasa zrożna, to było właśnie łeb pukni. I oczywiście wszystko podawali w góralskiej chacie. Tak jest, na terenie całego kraju. Chlebie. Piwo z chleba. Co oni robią z tym środkiem? Czy oni zjadają na tej kuchni ten środek? Śmieci. Myślę, że toczą kulę i wkładają do nosa. Nie jestem w stanie powiedzieć. To w ogóle jest dla mnie żurek w chlebie, to weź się ogarnij w ogóle, co ty czynisz ze swoim życiem. Ale... O, bo to możesz go zjeść. Zjedz poza. Takie w chlebie to najbardziej rozczyliła i nie będę ukrywał, że czasem do niej wracam. Kanapka, taki nasz znajomy Igor opowiadał o swoim znajomym Konradzie, który wymyślił kanapkę, nazwał ją Mac Konrad. I bierzesz taką dużą bułkę, odrywasz górę, wyciągasz właśnie to miękkie, tam kupujesz chipsy paprykowe, tam chipsy, zalewasz kefirem i taką bułkę z chipsami i kefirem, czyli Mac Konrada właśnie. I chyba sobie zrobiłem smaka. Zaraz chyba przejdę przez tego kerfa na dole i kupię sobie. Ten człowiek powinien być na celowniku służb. Ja mi się wydaje, że oni już go złapali. To było dawno temu. Tak. Trzymają go pod giełotem. Wiesz, wokół obłożony jest tym. Jest najświeższą marchewką, tylko żeby się nie uwolnił. Antymakłowicz. Jakby Robert, tam kolejny odcinek on. Takie też dwa takie gigantyczne jakieś kajdany uwolnione. I zaczyna się napierdalać. Nie, ale wiesz, bo ja też cię zawsze kojarzę właśnie z tą kulinarną częścią, że ty tak jakby ogarniasz te tematy, ale lubię. Czy to wynikało jakoś, nie wiem, bo musiałeś sam dla siebie gotować? Mam nadzieję, że nie. Nie, po prostu mama chciała, żeby ktoś mi pomagał, a ja byłem starszy z rodzeństwa i nie wiedziałem, że jak se palucha skaleczy, to nie będę musiał nigdy tego robić, więc... Słuchajcie dzieci. Więc robiłem, no. Robiłem. Ja jeśli coś można wyjąć z dzisiejszej audycji, to to, że wywołanie szkody daje czasem zyski, ale jeszcze jeden sposób, słuchajcie, nie macie pieniędzy, ale macie kołnierz ortopedyczny. Zobaczcie, jak ktoś nieuważnie prowadzi samochód i skoczcie mu na maskę. Jeżeli nie ma włączonej kamery, może się udać. Ale nie, no to czy u was to były takie zwyczaje gotowania raczej na więcej osób? Robiliście imprezy w domu? Nie robiliśmy nigdy imprez. Raczej dla siebie. Jest dosyć małe to mieszkanie i nie za bardzo było miejsca na gości, więc tam jak moja komunia to była chyba największa impreza i to też z tego powodu, że w knajpie, w której miała być moja komunia, parę dni przed tą datą bomba wybuchła, bo to jakieś gangsterskie porachunki były, więc niestety nie wiem, czy tam masa i kiełbasa się nie przyłożyli do tego, że musieliśmy się ścisnąć w salonie u nas. Masz własną komunię. No stary, do kryminalnej Polski podcastu już byś miał historię, wiesz tam. Moja przygoda z mafijnym. Piotr Pytlakowski, zadzwoń. Z alfabetu mafii pod P jak Pyza jest lokal, w którym... Nie, ale to, wiesz, bo to jest inna rozmowa, jeśli chodzi o... W warunkach polskich zawsze podziwiałem właśnie te gospodynie, gospodarzy, ja nie będę tutaj różnicował, którzy potrafili, wiesz, zrobić imprezę na 20 osób po prostu w przy ograniczonych takich środkach i dalej to wszystko jakoś wychodziło na czas i ja dzisiaj nie jestem w stanie nawet, wiesz, jak mam zrobić dwa dania, to ja mi się taka kropla potu topił, że jak to zgrać w czasie, żeby, wiesz, żeby wszystko było ciepłe, żebym tu nie dał dupy, to trzeba odgrzać i tak dalej. A kiedyś jakoś, kurwa, ten taki umiejętność, wiesz, przygotowania sobie wszystkiego. Planowania. No. Tak, planowania chyba była lepsza. A jeśli chodzi o samo gotowanie, to robisz przepisy matki, czy raczej szukasz? Nie. Jakby... Bo to chyba nieczęsto się przenosi. Ja przyznam, że też niewiele robię tego, co moja matka robiła. Wiesz co, bo to też zmienia się jakaś moda, mam wrażenie. No, pamiętam, że na przykład za mało lata moja mama była zachwycona taką mrożonką horteksu włoszczyzna krojona w paski. Bo super, to nagle była już gotowa, obrane, wszystko świeże, wrzucasz do wody, tak. Masz sobie zupę robić. I pamiętam, że właśnie jakoś tak to nie do końca było takie, jakby ona była wszędzie w pewnym momencie ta włoszczyzna. Tak. I jakby czasem pytam mamę o coś, ale teraz robię, bardzo lubię jakieś takie azjatyckie dania, aha, jakieś takie przyprawy ogólnie bardzo lubię, jakieś takie dziwne. Jakieś... A masz na działce jakiś tam zielnik? Mam zielnik, mam tam jakieś tam szałwie, rozmaryny, miałem werbenę cytrynową. O, to pięknie pachnie. Pięknie. To jest tak, dodajesz, nie, koty lubią kocimiętkę. To wystarczy te 2-3 listki tak w palcach zetrzeć, wrzucić do wody i to normalnie jak mojito być, w sensie bezalkoholowe, bo to taki ma aromat miętowo-cytrusowy, że naprawdę ludzie byli zszokowani. Tak. Tym. Jedyne co nie polecam, to nie uprawiajcie sami tymianku, bo jebania się potem z zrywaniem tych listków, ja nie wiem jak to zrobić, żeby to jakoś, ja nie wiem, ja myślałem, że zwariuję, naprawdę, bo wiesz o co chodzi, on ma takie maluteńkie listki, tak. I nie możesz ich ściągnąć, tak jakby ściągnął na przykład, wiesz, jakieś oregano czy inne, tak, rozmaryny, no. Tak, a się nie jeba, nie, one nie zejdą. Ja muszę je wszystkie zdjąć, kilkanaście tysięcy listków, siedziałem, dziubałem i potem, wiesz, przysypałem bez różnicy od tego ze sklepu kupionego, absolutnie. Ładnie pachnie. Ja miałem tymianek, ale jest taka różnica, że w moim są te łodygi, bo mi się nie chciało po prostu, więc ja wziąłem, zebrałem i po prostu kurwiałem drobnonożem. To już mam odpowiedź. Także trzeba było to olać. Nie, bo wiesz co, ja na przykład nie wiem jak ty, ale ja miałem kłopot, żeby potem jak już trochę byłem starszy, póki pomagałem, wiesz, i tam byłem czesany po głowie i tam pokrój to i luz, nie? Albo zrób to i to jest, ale jak zacząłem sam myśleć, że umiem coś robić, ja nie toleruję sprzeciwu przesadnie, ja jestem mało wyluzowanym człowiekiem w kuchni przede wszystkim, to ja nie byłem w stanie z matką gotować. Ja po prostu tak się kłóciłem strasznie. Myśmy rzucali talerzami, była cała jada o kwestie kuchenne, autentycznie. A ty się dogadujesz jeszcze? Robiście wspólnie? Czy... Z mamą? No. Bardzo rzadko. Jasne. W zeszłym roku chyba coś się przed Wigilią pomagałem, ale to już też poszedłem tam i... A czy masz coś takiego, co tylko tobie jest, że o, Maciek to zawsze musi zrobić? Nie, chyba nie. Bigos chyba? A, to nawet jakieś takie śledzia pod pierzynką, ale to takie bardziej takie, bo ktoś chciał, żeby to było zrobione, ja powiedziałem, dobra, to ja to zrobię po prostu i jakoś to... nie przepadam za... Najbardziej z tych świątecznych to kompot z suszu lubię. Zajebiste to jest. Uwielbiam. Dlaczego my nie pijemy tego częściej? Nie mam pojęcia. Właściwie, wiesz, no trochę jest kwestia, że właściwie nie wiem, czemu tego suszu się nie robi całorocznie. Przecież to jakby chowasz i można to w czerwcu sprzedać, tak? Jakbyś nie psuje się chyba, no nie wiem. Chociaż to potrzebujesz takich przysuszonych, ale mokrych jeszcze, nie suchych całkiem, bo one nie mogą być, wiesz, jeśli mi pamięć nie myli, to się nie robi takiego jak, wiesz, jak grzyby, że namaczasz. To są zwykle takie na przykład trochę podsuszone jabłka, trochę podsuszone śliwki, co oznacza, że one mniej więcej od momentu zebrania do teraz schną. Ale to możesz wszystko zrobić technologicznie, nie? Jakoś tam. Pamiętam, jak wiesz, że jest dym w płynie? No jest. Mnie to rozwaliło łeb. Jest. Co ciekawe, jest też płyn w dymie. Nie wiem jaki. No dzieci biorą teraz. Dokładnie. One w ogóle z Walosem graliśmy w Białymstoku i niestety padał deszcz, więc plener nam przenieśli do knajpy, a w knajpie było... piwo całą noc za 20 zł. Więc zebrało się mnóstwo dwudziestolatków i a propos tego oni siedzieli i się wejpowali, brali wielkie te chmury i w ogóle bez jakiegokolwiek zażenowania dmuchali sobie centralnie w japę. Tak jakbym siedział teraz z tobą i po prostu walił ci jakimś kokosem i dostawał z powrotem miętą. Jakby kiedyś jak komuś się dmuchnęło w japę, no to albo ze złości, albo ktoś to ci oddawał. Mówi, co mi dmuchasz w japę? A teraz oni... Słuchaj, są, na szczęście młodzież trochę jest bardziej otwarta na różne doświadczenia. Kiedyś to po studencku, to się niektóre rzeczy się tylko dmuchało w mordę, bo była bieda normalnie, wtórniaki musiałeś puszczać. W kondomy się dmuchało też. Tak? Nie, u nas do balona. I potem taki wiesz, zaśliniony, taki zimna ślina. Chciałeś być pierwszy na tym balonie. Szósta osoba. O, stary. Zimna, cudza ślina to jest... Wolę krew wypić niż to bez krew. Ale faktem jest, że wejpuje się dużo. A, czekaj, tu się muszę próbuję cofnąć, o czym mówię, no coś tam pierdoliło. Nie, tutaj też rada, że jeżeli macie jakieś... W ogóle warto jakby się nauczyć gotować, nie? Tak myślę, bo potem to też pomaga nawet być klientem w restauracji. Pod tytułem, że wiesz, nie jesteś wybredny, bo widzisz, że kurwa, ktoś narobił wokół tego. Nie, no chuj, nie smakuje, no ale... Ale mnie też ciekawi, jak czasem ludzie mówią, że ja to nie potrafię gotować. Jakby to nie jest tak, że ja potrafię gotować, ja po prostu znajduję sobie przepis i czytam, co tam po kolei trzeba zrobić. Tam jest jakby wszystko podane, krok po kroku. Tak. Więc ja, to nie jest jakoś tak, że mówią... Przegrzebki. I zostajesz z tym samym, co mam z tym zrobić. Tam jest napisane, obierz, wytnij, coś. Zgadza się. Nie ma, nikt nie lubi składać mebli. To znaczy nikt, wiesz, nie jest tak, że ja to wiesz co, nie jestem fanem jakoś składania mebli. Tam jest napisane, jak to masz, jak to jesteś w stanie zrobić. Nie? I ktoś doceni, jak to zrobisz po prostu. Jak ktoś mówi, że nie lubi gotować, to tak jakby powiedział, że nie lubi czytać instrukcji po prostu. Ja lubię coś, po prostu jest już gotowe. Z jednym małym wyjątkiem rzeczywiście, jak widzę, jak Czarek Ponteski bierze się za nóż, to mi drży serce, po prostu on, kurwa, no nie ma knife skilli, zero takich po prostu, to wiadomo, że sam ten manualny fragment i tam, nie chodzi o to, żeby popisówę tam zajebać, wiesz, połudeczkować, wszystko elegancko w julię, ale jak tylko widzę, tak gatym nożem tę dechę, mówi, ja pierdolę, co to jest? On by nie... Jakby on szedł kogoś zamordować, to by było nieporadnie, a tu tak... Ja chciałbym go zobaczyć, jak on jakieś mięso chce przeciąć, takie kurwa żywe, wiesz, to jest dopiero wyzwanie, na tępych polskich nożach zawsze piłujesz jak szalony. Nie jestem w stanie przetłumaczyć bliskiej mi osobie, że rzeczy nie piłuje się nożem, bo psuje to wszystko, wiesz, one się robią takie tępe, takie woda z nich tryska, pomidory nożem do chleba, no weź, wiesz... No i widzisz, dosłownie siedzę teraz w fragmencie kuchni i już dostaję pizdy na myśl o tym, że ktoś źle gotuje. Mimo, że nikt nie gotuje w tym momencie, więc ja nie jestem wyluzowany w tym kompletnie. Bo wiem, że też... Ale to jeszcze pamiętasz, kiedyś były te reklamy przecież, że kroił pomidora nożem, a potem buty kroił tym samym nożem. Jakby doszło buty do tego. Buty nożem do chleba! Doszło do tego, to... Stary, jeżeli doszło do momentu, że musisz pokroić buty, zmień wszystko w życiu. Bo to jest, kurwa, jesteś pod ścianą. Faktycznie, to w TV Markecie. Niektórzy tam szukali tych swoich pierwszych kulinarnych inspiracji. Bo pamiętam, że właśnie, wiesz, Klaudiusz Cewkowicz prezentował tam na przykład elektryczny grill w TV Mango, tudzież maszynę do waty cukrowej, w której to ja... No właśnie, pamiętam dosyć dokładnie te reklamy w sumie. Tam były niewiarygodne wyliczenia pana Klaudiusza Cewkowicza, który starał się przedstawić, że to się zwróci w ogóle. Ta maszyna do waty cukrowej się zwróci. A jak będziesz stał na cmentarzach, to może się zwrócić. Jerzy Waldorf obok zbiera na powązki, a ty zbierasz na zwrot maszynę. Choć jak się zastanowisz, to ta maszyna podgrzewa cukier po prostu, nie? I ona go tak jakby... On paruje i się osadza na tym patyczku. I tak się zastanawiam, czy tam można by było co innego wjebać, nie? Tak nie jakby, można. Wiesz, kryształa, nie? I zrobić po cichu. Kryształowa wata. Jezu, jaka to była impreza, stary. Jakbyś to rozdał. Muszę się dowiedzieć, choć z drugiej strony, jeżeli byś, wiesz, do maszyny do waty cukrowej miał tyle kryształu i wsypał... Raczej ciężko, żeby się zwróciła. Uff, to ja nie wiem. Jak... Wata cukrowa po 150! Dawaj. Wziął kęsa. I weź to później dawkuj. No i wziąłem 2 gryzy i go nie ma tydzień. Chłop biegnie do Szwecji w tym momencie. Liczy, że będzie zamarznięty jezioro, on się nie będzie zatrzymywał. Nie, on tam wyliczał, słuchaj, na papierze takim, że no maszyna kosztuje 150 zł. W promocji, jeśli zadzwonisz już teraz. Przeciętna wata cukrowa w sklepie kosztuje od 3 do 5 zł. Tyle jest z tym zdaniem. W jakim sklepie? Nie kupuję, kurwa, waty cukrowe w sklepie. 3 do 5 zł? Co to za cena? Oczywiście, że jest więcej, bo tylko kupujesz jakiś, kurwa, zoo albo właśnie pod cmentarzem. A potem mówi, że właśnie, no, musimy do wykonania u nas jednej waty cukrowej to potrzeba nam 200 gram cukru. Cukier kosztuje tyle, nie? No i jeszcze dołączamy prąd. 2 grosze. Jezu, jakie konkretne odliczenie, że tyle prądu zżeraj. Jak widzicie, maszyna do waty cukrowej zwróci się po 5 dużych imprezach z udziałem dzieci. No tak, już przeżył. Tylko trzeba będzie na tych imprezach sprzedawać przecież. To jest tak, że możesz zrobić i rozlać. Tak, wtedy jesteś bardziej stratny. Jeszcze. Nie, no to tak. To jest bardzo ciekawe wyjście z tego, ale... Kurwa, chyba sobie ogarnę taką maszynę. Tylko po to... Masz może gofrownicę na chacie? Mam na działce gofrownicę. Korzystałeś z niej chociaż? Często. No. Tak? Tak, jak jesteśmy na działce. Jesteś jedynym człowiekiem, jakiego zna, który, kurwa, używa tego. Ale z drugiej strony na działce można. Ona stała 20 lat w piwnicy u rodziców. A to żeliwna. Taka starodawna. No. O, to ja mówię, czy to działa? Oni mówią, działa. Ja mówię, to biorę na działkę. Oni, proszę, od 20 lat tego nie wykorzystywaliśmy. Zajebiście. Tak samo jak były te tostery, co na trójkąty dzielimy, tak. Nie? Nie, u nas, wiesz co, na chacie leżał taki opiekacz. Dosłownie z Enerdówka przywieziony. I to jest bez kitu, tylko taka grzałka pod takim kawałkiem blachy i tam wsuwałeś pod tą tacką. Z jakiegoś powodu to dalej u nas jest, a to jest starsze ode mnie. To masz 35 lat mieć. I wiesz, i tam się wkładało to. Smażyło wszystko na popiół, ale na tosty było akurat, nie? No tak jak dałeś tak wąsko, to on to zgrzał. I to był taki sprzęt, który w końcu trafił na działkę. I jeżeli nie rozumiecie dlaczego, to możesz sobie nadymić do woli. Znaczy nie interesuje cię smród, a w domu jak chcesz sobie zrobić gofry, no to fajnego. No to miłego raz, że sprzątania, 2 czyszczenia tego ścierwa i 3 zmrodu potem. Nie, naprawdę to będzie. Ja z tego powodu nie jem popcornu w domu. Daj spokój. No to śmierdzi strasznie. Wszystko co, wiesz tam, może zrobimy na głębokim, sam sobie zrób na głębokim tłuszczu, będę potem z 3 litrami oleju siedzieć. Wiesz, ja go nie wyleję, bo ja jestem oszczędny i potem co? Co się będzie działo z tym? A dzisiaj rano jechałem do radia i jechałem za samochodem, odbiór zużytego oleju roślinnego, więc może po prostu, jak masz dużą imprezę z udziałem dzieci, robisz popcorn, watę cukrową, zużyjesz olej, przyjeżdżają, jeszcze zarobisz na sprzedanym zużytym oleju. Panie, ja nawet syna właściciela tej firmy zaproszę na tę imprezę, żeby było trochę w rozliczeniu, żeby on miał powód, żeby tam być. Ale to, słuchaj, skup tego oleju, no wiadomo, że to pewnie tam albo na przetwórstwo dalsze, ale kurde, są różne zawody, ale to musisz tak jebać po prostu pod koniec dnia, bo ten zjełczały taki stary olej po fryturze, wiesz, wyciągać z Bonksena i z innego jakiegoś lokalu, gdzie wiesz, jak widzisz, że w lokalu, no wyobraź sobie, idziesz do lokalu, nie, a tam na tym takim wywieczniku, wiesz, klimatyzacji takie sople tłuszczu, takie, wiesz, wieloletnie. O kurde, ja muszę wyjąć olej od nich, no. Tylko przyłykasz ślinę. Jaki dojrzały ten olej. Typo przychodzi i rozbija taką przerębel w tym oleju. Pięścią. I tam jakieś krzyki. No. Dusze jak w tym, jak w Mortal Kombat. Shang Tsung tam trzyma swoich wrogów. Więc... Ale jeśli chodzi o to, to ja jestem... Myślę, że to będzie przyszłość. Jeżeli macie do zainwestowania pieniądze, to w takie właśnie, wiesz, przetwórstwo rzeczy, które... Bo ludzie dalej żyją dość nieoszczędnie, wyrzucałem Xboxy. Daj spokój. To jest, kurwa, niewiarygodne. Działający sprzęt. Niesamowite. Z grą? No i zalogowany jeszcze. A to ci się jakoś zbiegło takie majsterkowanie, odpierdalanie? Czy raczej nie bawisz się w samo naprawianie tam rzeczy elektroniki? Nie, tak. Nie znam się na elektronice. Ja lubię majsterkować i robić takie rzeczy, z jakimiś narzędziami, z elektronarzędziami, coś tam w drewnie. Tak. Starym płot postawiłem ostatnio, bo tam się już zaczął kłaść, więc lubię bardzo takie rzeczy, no ale niestety na lutowaniu, na jakichś tam prądach tych to się nie znam. To jest ciężkie, ja czytałem teraz niedawno ze względu na tam zawodowego, młodego technika, nie? Elektronika dla wszystkich. Koszmarna nazwa, bo absolutnie jest. Nie tak, jest dla wszystkich. Już dawno się tak to powinna być elektronika dla wybranych. To jest dla bardzo wąskiej grupy ludzi. Nazwali ironicznie swój magazyn, może ktoś się natnie, no ale wiesz, to też jest spoko mieć jakiś taki trochę tam drygu do rzeczy, bo ale nie, na działce to się przydaje na maksa przecież. Musisz to umieć, to się prędzej czy później się musisz po prostu pewnych rzeczy nauczyć, a jeszcze wiesz, jak mój dziadek tam w latach 80. tę działkę kupił, więc jak już byli na emeryturze, no to też nie mieli tyle pieniędzy, że jak coś się zepsuło albo coś tam było potrzebne, to najpierw się kombinowało, jak je zdobyć, co to wykombinować, więc dziadek mnie nauczył takiego właśnie, że przecież po co wykorzystywać to się przyda coś, tu masz kawałek drucika i tak, i tak się zawsze kombinowało, robiło różne rzeczy i tak mi takie kombinowanie zostało, co przydaje się, no bo jakby tak jak mówisz, mnóstwo rzeczy wyrzucamy, a mnóstwo rzeczy, które wyrzucamy spokojnie można by wykorzystać w jakiś inny sposób. Ja na przykład miałem taką fazę na puszki, takie jak jest tam po cieciorce czy po kukurydzy, takie metalowe. Przez długi czas ich nie wyrzucałem, bo totalnie nie wiedziałem, co mam, jakby żal mi było wyrzucać po prostu takie puszki, bo myślałem, coś z nimi można zrobić. Zielonego pojęcia nie mam, co z nimi można zrobić, ale mam 150 puszek i wiem, że w pewnym momencie one mi się mogą przydać. Widziałem tam ludzie lampy z tego robią, jakieś te, więc coś tam kiedyś się zrobi. Na bank. Można by było hardkorowy tunel dla chomików. No. A tam jeszcze krawędzie są takie ostre, więc uważaj ty, chomiczku. No jakby chciałem naprawdę Squid Game dla chomików, ale nie oglądałem tego serialu, tak zrzuciłem tylko. Zakładam, że tam się biega po tunelach. Wiesz, faktycznie to jest rzecz, która szybko w sumie, że coś tam trzeba podziałać, nie? Bo to w sumie jest na twojej głowie. Nazwa się nazywa działka, więc no. A czy jak jeździsz teraz jeszcze po kraju, to zwracasz uwagę na działki, ogródki działkowe i tak dalej? Czy tyle, to tam wiesz, jak jadę ulicą, to bo to czasem jest samochodowo. Tak, więc ja prowadzę, więc tam rzucę tylko okiem. To ci polecam pociągiem pojeździć, bo dość często jest tak, że właśnie przejeżdża się przez... W Opolu jest chyba najładniej położony zestaw działek i w ogóle rodzinny ogród działkowy, bo jest dokładnie między dwoma jakby korytami Odry. Czyli na takiej jakby wyspie, na takim ostrowiu i to jest taki wąski, naprawdę wąziutki kawałek lądu i tam są te działki, że można by się tam okopać nawet, wiesz, bronić. To może po to jest właśnie, możliwe, tam powstanie elita osada. Tam buduje bunkry na gorsze czasy, jak już podejdą. Nie, bo w sumie jak się zastanowisz, to jest jeden taki z elementów, który jest w całej Polsce. Działeczki? Nawet bym powiedział te miejskie działeczki, to jest chyba najbardziej, bo podmiejskie tu już się trochę regionalizacja robi. Niektórzy mają, wiesz, takie, że przyjeżdżasz, jak mówią, to nie, działka to jest kurwa pole stary, tam masz, już koń, wiesz, tam biegnie, mówię, no to stary, to nie jest działka, no. Wynajomy, wiesz, szybko skosił kombajnem, mówię, no to kurwa, jaka to działka, człowieku, to jest po prostu... To jest ziemia. Obszarnikiem. Dokładnie, ale te takie miejskie, wiesz, takie rodosy. Małe rodosy to jest chyba rzecz, która jest w całym kraju dosyć podobna. Tylko, że nie wiem, czy ponoć ich ceny strasznie skoczyły. Ceny w pandemii skoczyły absurdalnie. No kiedyś pamiętam tam koło mnie na Grochów, jak się tam z Saską Kępą łączy, tam są te działki i kiedyś były po tam znajomy sprzedawał, powiedział, że chce 40 tysięcy. To się tam ludzie śmiali, że nie znajdziesz frajera. No. A teraz są po 100. Tak, 100 tysięcy złotych. I to jest za prawo. I to jest za to właśnie, to jest za tą dzierżawę na 99 lat. Fajnie. Jak lepiej nie żyć za długo, bo ci zabija. Ciekawe, że to jest w ogóle zobowiązanie, które Ja jestem wielkim patriotą, wiesz o tym, ale nie sądzę, że Rzeczpospolita dociągnie realizacji tego zobowiązania. Do 99 lat to trzeba naprawdę. To jak Anglicy podpisywali umowę o Hongkong z Chinami, że 99 lat użyczałem tam. Nie ma opcji, że to kiedykolwiek. Oddajcie. No i co? Oni, fuck! Trzeba było tam wpisać jakąś bardziej absurdalną liczbę 300 i potem za 300. I co? Więc czasem to działa. Słuchaj, tu jest też powoli 1,5 godziny. O wow! No, a to czas leci. Zapierdala mocno, nie? Niestety. Nie wiem co jak le dzisiaj, no, jak już mam słaby humor. Daj mnie żebro, bo... Po treningu? Nie odśmiania się. To solidna. Byłem na Piotku Szumowskim, wiesz, i on dalej nie rozumie rzeczy. W ogóle on już ma taki. Widziałeś jego występ? Jeszcze nie. On ma. Tak. To pierwsze 20 minut on przychodzi z takim workiem czarnym, wyciąga różne owoce, tam warzywa. Mówi, co to jest? Co to jest? Jak to działa? Że to marchewka. Nie, do końca nie widziałem jego występu. Ale zakładam, że tak wygląda. Wiesz co? Nie podejrzewałem, że kłamiesz. To brzmiało jak coś, co on mógłby zrobić. Kto to widzi? Ale czekaj, słuchaj, ale przecież kokos nie jest. Podam się jak. Skąd on ma włosy? Przecież się nie myje. Okej. Okay. Więc tak, na sam koniec zawsze zwyczajowo pytam o jakąś książkę do polecenia, o jakiejkolwiek tematyce i też odległości w czasie, kiedy się zapoznałeś z tą lekturą. Naprawdę, coś co tylko jesteś w stanie polecić z ręką na sercu może, bo tutaj wiesz, różni ludzie słuchają. Szanowni Państwo, to akurat chciałem też o tym trochę dzisiaj jakoś wspomnieć, więc dobrze się składa. Już tutaj muszę spojrzeć, bo chciałbym Wam polecić właściwie jakąkolwiek książkę, kochani Państwo, o dzikich roślinach jadalnych. Okay. Bo to jest coś, co jakby dostałem w prezencie. Czekaj, dzikie. Jasne. Dajcie mi tutaj ludzie spokój. Ale nie. Dzikie rośliny jadalne, na przykład Łukasza Łuczaja. Okay. Książka. Super. Dzikie rośliny jadalne Polski, ale tych książek o roślinach jadalnych jest sporo. Nie zdajemy sobie sprawy w ogóle, patrzymy, nie wiem, jest jakaś łączka i myślimy, a łączka, jakieś chwasty, a tam połowę z tego da się zjeść, połowa z tej połowy jakby jeszcze może nam pomóc zdrowotnie tam czy coś, czy na brzuch, czy na, nie wiem, na kurzajki, więc... To też zmienia, zapoznanie się z taką książką zmienia takie spacery nudne właśnie w odkrywanie tego, co rośnie w okolicy. I zawsze darmowe jedzenie. Aha. No to raz, też z dziećmi warto, jeżeli macie pójść właśnie z czymś takim w łapie, bo to jest... albo w ogóle z atlasem drzew i tak dalej. Wiem, że to brzmi frajersko, ale jeżeli macie na przykład, nie no, tylko bez kitu możecie się, zjemy coś z lasu, nie? To jest interesujące. Bo dzieci lubią jeść różne jakieś dziwaczne rzeczy. Znaleźć sobie coś, no. Tak, to działa. To polecam też również iść do lasu i nie tym, kurwa, co windują ceny teraz, żeby im na przekór po prostu tym jakim tam malwersantom różnym, którzy teraz inflację napędzają, a pan prezes się stara bardzo. I w pocie czoła co dzień przychodzi do pracy o 13:30 tylko po to, żeby nam wszystkim dobrze było, tak jest. Więc na tej nucie pamiętajcie też, jaka jeszcze rada? Kompostujcie. Tak, i jak nie chcecie czegoś robić, to trzeba sobie rozciąć palec. Dokładnie, polecam. Ale nie tak głęboko, tak akurat. Chyba że już was taki harszy welczmerz weźmie, no to ciągnąć dalej. Póki starczy sił. Dokładnie. Dziękuję. Moim gościem Maciek Adamczyk. Dziękuję bardzo. A to było nieporozumienie.